Księga Rodzaju. Rozdział 17. Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym. Wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. Będziecie obrzezywali ciało na pletka na znak przymierza waszego ze mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze, każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim, ma być obrzezany. Obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze swojej społeczności. Zerwał on, bowiem, przymierze ze mną. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. Obrzezanie jest trudnym tematem, bo jest obrzędem pozwalającym na dołączenie do ludu wybranego, do ludu zbawionych. Stwierdziliśmy już, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Odsyłam do odpowiedniego odcinka, link powyżej. Skoro poza wspólnotą wierzących nie ma zbawienia, dlatego obrzęd dołączenia do tej wspólnoty ma charakter zbawczy. Subtelność intelektualna polega na tym, że obrzęd obrzezania sam w sobie nie daje zbawienia. Abraham na przykład został uznany za sprawiedliwego już przed obrzezaniem, jak to podkreślił święty Paweł. Przeto, czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. W jakich okolicznościach została poczytana? Czy gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego dzięki wierze, którą miał wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by również im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia, a także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham miał przed obrzezaniem. Abraham jest przykładem tego, że zbawienie pochodzi od wiary, a nie od obrzezania. Ale zauważmy, że wiara Abrahama owocowała uczynkami, czyli posłuszeństwem prawu Bożemu, prawu miłości, jak to wyjaśniał święty Jakub. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.
Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Czy zbawienie w końcu przychodzi z zachowania prawa, czy z samej wiary? Trzeba przyznać, że takie rozróżnienia są dość subtelne. Święty Paweł próbował wyjaśnić te tematy, ale jego pisma są trudne do zrozumienia dla nas, którzy nie znamy dobrze pięcioksięgu. Próbował z jednej strony wyjaśnić, że samo zachowanie prawa nie przynosi zbawienia, choć prawo mojżeszowe nie zostało obalone. Posłuchajmy. Gdzież więc podstawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie. Przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nieobrzezanego dzięki wierze. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą. Tylko prawo właściwie ustawiamy. Paweł zwalczał mentalność odziedziczoną od religijności głoszącej, że pobożny Żyd będzie zbawiony dzięki uczynkom, czyli dzięki skrupulatnemu przestrzeganiu wszystkich Bożych przekazań. W tej perspektywie człowiek staje się sprawcą własnego zbawienia, a to udaremnia zbawcze dzieło krzyża. Pierwsi chrześcijanie, którzy w ogromnej większości byli pobożnymi Żydami, musieli przewartościować własne przestrzeganie prawa Bożego. A przykazanie o obrzezaniu stało się ogniskiem zapalnym tej dyskusji, bo do tej pory ono uwarunkowało przynależność do wspólnoty wierzących, do wspólnoty zbawionych. Jezus już przygotowywał grunt do tego przewrotu mentalnościowego, kiedy wytykał faryzeuszom, że cudzołożnicy i celnicy wejdą przed nimi do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego? Bo Bóg ceni przede wszystkim pokorę i skruchę, podczas gdy legalistyczne podejście do prawa prowadziło faryzeuszów do pychy i paradoksalnie oddalało ich od Boga. Już w Starym Testamencie obrzęd obrzezania sam w sobie nie był wystarczający do wejścia w przymierzu z Bogiem. Potrzebna była jeszcze skrucha serca. Aby otrzymać pokój od Boga, czyli uświęcenie i chwałę, człowiek musi mieć dobrą wolę. Rana obrzezania byłaby daremna, gdyby w wierzących nie było dobrej woli osiągnięcia wyzwolenia siebie i uświęcenia. Już w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz wyjaśniał ludowi, że Bogu zależy bardziej na obrzezaniu serca, czyli na obrzezaniu duchowym, niż na obrzezaniu materialnym. A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana Boga swojego,
chodził wszystkimi jego drogami, miłował go, służył Panu Bogu Twemu z całego swojego serca i z całej swej duszy. Strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja Ci podaję dzisiaj dla Twojego dobra. Do Pana Boga Twojego należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej. Tylko do Twoich przodków skłonił się Pan z miłością. Spośród wszystkich narodów wybrał ich potomstwo, czyli Was, jak jest dzisiaj. Dokonajcie więc obrzezania Waszych serc. Nie bądźcie nadal ludem o twardym karku. W 30 rozdziale jest to wyrażone w formie mesjańskiej obietnicy. Pan Bóg Twój dokona obrzezania Twego serca i serc Twych potomków, żebyś miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył. Prorok Jeremiasz też nawoływał do duchowego obrzezania. Obrzezajcie się ze względu na Pana i odrzućcie napletki serc waszych, mężowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy, bo inaczej gniew mój wybuchnie jak płomień i będzie płonął, a nikt nie zdoła go ugasić z powodu waszych przewrotnych uczynków. Samo pojęcie duchowego obrzezania zwraca naszą uwagę na to, że mechaniczne przestrzeganie Bożych przekazań nie przynosi zbawienia, ale ma być połączone z postawą skruchy i pokory. Obrzezanie duchowe objawia się na zewnątrz przestrzeganiem prawa Bożego w duchu i w prawdzie. Obrzezanie wyrażało chęć posłuszeństwa prawu Bożemu. W Starym Przymierzu dołączenie do ludu zbawionych było opłacane krwią napletka. W Nowym Przymierzu dołączenie do ludu zbawionych jest opłacane krwią Chrystusa. Prawo obrzezania nie zostało zniesione, ale zostało uduchowione i przejęło formę sakramentu chrztu, jak czytamy w liście do Kolosan. I w nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki. Skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki niemu, po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie. W Nowym Przymierzu obrzezanie duchowe jest dokonane przez samego Jezusa, arcykapłana Świątyni Niebieskiej, w formie chrztu, jako zanurzenie we krwi wypływającej z otwartego boku Jezusowego. Duchowe obrzezanie dokonuje się cięciem na sercu człowieka i usuwa pierścień potrójnej pożądliwości. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, które poddają człowieka przyjemnościom zmysłowym, pożądaniu dóbr ziemskich i afirmacji siebie wbrew nakazom rozumu. Obrzezanie serca polega na wyzbyciu się tych pożądliwości. Według prawa mojżeszowego obrzezanie miało być dokonane już 8 dnia życia dziecka. Według kodeksu prawa kanonicznego chrzest ma być dokonany już w pierwszych tygodniach życia dziecka. Czy jednak chrzest jest wystarczający do zbawienia? Czy każdy ochrzczony będzie zbawiony? Nie. I tu jest kolejna trudność do zrozumienia.
Mianowicie, posłuszeństwo prawu Bożemu samo w sobie nie przynosi zbawienia, ale nieposłuszeństwo prawu Bożemu może nam to zbawienie odebrać. Święty Paweł tak to wyjaśnia. Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz prawo. Jeżeli jednak przekraczasz prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak nieobrzezany. Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia prawo, będzie sądził ciebie, który mimo że masz księgę prawa i obrzezanie, przestępujesz prawo. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, nie zaś według litery. I ten właśnie otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Materialnie przestrzeganie prawa Bożego samo przez się nie przynosi zbawienia. Liczy się posłuszeństwo woli Bożej w miłości, w duchu i w prawdzie. Zachodzi wówczas pytanie, czy człowiek ochrzczony powinien również być obrzezany? Pierwsi chrześcijanie długo się sprzeczali co do tego. Po 14 wiekach Sobór Florencki zabronił obrzezanie katolików. Uzasadnienie tej decyzji można znaleźć w liście do Galatów, gdzie święty Paweł potępiał tych, którzy uważali, że materialnie przestrzeganie przepisów mojżeszowych jest niezbędne dla zbawienia. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha dzięki wierze wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości, albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Podsumowując, pierwsi chrześcijanie musieli stanowczo zerwać z żydowską mentalnością, która uważa, że samo przestrzeganie prawa Bożego przynosi zbawienie, podczas gdy zbawienie płynie wyłącznie z krzyża Jezusowego, choć poprzez porzucenie prawa Bożego można to zbawienie stracić. Nasza wiara prowadzi nas do przestrzegania prawa Bożego, już nie w duchu bojaźni, tak jakby nasze posłuszeństwo wysłużyłoby nam zbawienie, ale w miłości i wolności, jako wyraz naszej wdzięczności Bogu za darmowy dar zbawienia. W Nowym Przymierzu obrzęd obrzezania został zastąpiony sakramentem chrztu, który dokonuje obrzezania na duchu. Krew obrzezania, oznaczająca oczyszczenie z pożądliwości, która doprowadziła Adama do utraty synostwa Bożego, została zastąpioną najczystszą krwią Chrystusa. Ale sam obrzęd chrztu nie może być mechanicznym, pustym gestem. Musi być powiązany z miłością do Boga i z wyrzekaniem się szatana, świata i ciała. Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.